Witam szanownych miłośników mądrości. Z tej strony Damian, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o Talesie, czyli o pierwszym filozofie. Tales z Miletu. Pierwszy filozof. Żył na przełomie VII a VI wieku przed naszą erą. I to dzięki niemu filozofia powstała. Słynął z tego, że był podróżnikiem, inżynierem, kupcem, a nawet politykiem. I to sława polityka przyniosła mu uznanie wśród Greków. Tales jako podróżnik zasłynął z tego, że podróżował w różne miejsca ze swoimi prawdopodobnie towarami i handlował tam ostro. I wśród takich swoich podróż trafił do Egiptu. A w Egipcie dowiedział się, można powiedzieć dowiedział się, ponieważ to nie była nauka wtedy, to były po prostu informacje, że tak się robi to i to, bo Egipcjanie tak rozumieli pewne rzeczy, potrafili coś stworzyć, ale nie powiedzieli dokładnie jak to zrobili, albo jak do tego doszli, na jakiej zasadzie to zrobili. No to Tales dowiedział się, jak na przykład zmierzyć piramidę. Jednak to nie była wiedza naukowa, ponieważ wiedza naukowa to jest coś, co potrafimy udowodnić, powtórzyć, doświadczyć i tak dalej. A Tales nie wiedział, na jakiej zasadzie coś się dzieje. Nie potrafił tego wykazać. To też nie przypisujemy mu takich wielkich zaszczytów, jak to robili Grecy, ponieważ dla nich może pewne rzeczy były nowe. Jednak te rzeczy, którymi Tales się posługiwał, one już wcześniej powstały. Na przykład w Babilonii potrafili czytać astronomicznie jakieś tam gwiazdy, układy. W Egipcie potrafili matematyczne obliczenia piramid i innych tam konstrukcji wykonać, ale potrafili je wykonać, nie potrafili ich przedstawić. To była wiedza praktyczna. Mierzenie piramid polegało na tym, że w momencie, gdy cień człowieka był równy człowiekowi, czyli proporcjonalny, to w tym momencie udali się pod piramidę i mierzyli jej cień na piasku. Tales był filozofem przyrody, zwanym przez na przykład Arystotelesa fizjologiem, ponieważ zajmował się przyrodą, odwoływał wszystko do przyrody, jako pierwszy użył pojęcia jedności w zróżnicowaniu. Niestety sam nie napisał żadnego dzieła. Czytamy o nim tylko z pism innych uczonych. Podobno Tales, kiedyś przechodząc przez miasto, zapatrywał się w niebo i starał się zgłębić jakieś skomplikowane zagadnienia astronomiczne. Zastanawiał się, przypatrywał, obliczał, aż nagle wpadł do studni. Na to jakaś obok przechodząca dziewczynka zagaduje do niego w tej studni, mówi: no niby mędrzec, stara się zgłębić niebo, ale nie wie co ma pod nogami. Drodzy widzowie, czekajcie cierpliwie, bo pod koniec będzie druga historyjka, o wiele praktyczniejsza, a dowiecie się z niej, że filozofia jest przydatna. Etyka w poglądach Talesa nie zajmuje zaszczytnej pozycji, jednak Tales powiedział coś bardzo ważnego, że cnotliwie postępuje ten, kto nigdy nie robi tego, co potępia u innych. Ten później pogląd został użyty u innych późniejszych filozofów. Nas najbardziej interesuje zasada. Oznacza początek rzeczy, kres rzeczy, trwałą podporę rzeczy, czyli coś, dlaczego świat istnieje, dlaczego istota istnieje, dlaczego ja istnieję, jakiś początek, z czego wszystko jest. I u Talesa tą podstawą była woda. Gdy zastanawiam się, jak Tales wpadł na pomysł, że świat powstał z wody, to widzę mędrca, który spogląda w morze i nie widzi poza nim nic więcej.
Tales wiedział doskonale, że w morzu żyją ryby, które są podstawowym źródłem pożywienia na greckich wyspach. Zauważył pewnie, że to, co umiera, wysycha, a to, co jest dobre, to jest soczyste. Obserwując zwierzęta, mógł zauważyć, że na przykład szczeniaka urodziła suczka i ona daje mu pożywienie. Zatem każdy żyje dzięki wodzie, wobec tego z wody musi pochodzić. Tales mógł również po prostu się skaleczyć i zauważyć, że krew jest ciecza, podobnie jak woda. Na tej podstawie mógł sądzić, że wszystko co żywe ma w sobie wodę. Tales musiał również wytłumaczyć, jak z wody powstały lasy, góry, ziemia. Możliwe, że zauważył, że pod wpływem niskich temperatur woda zamienia się w lód, a pod wpływem wysokiej temperatury zamienia się w powietrze. Wobec tego woda może zamienić się w ciało stałe lub gaz. Ludzie wtedy uważali, że Ziemia jest płaska. Grecja jest położona na wyspach. Tales zauważył pewnie, że ląd jest otoczony wodą. Dlatego twierdził, że Ziemia jest jak płaski krążek pływający na wodzie. Taki pogląd pomagał w tłumaczeniu na przykład trzęsień ziemi, że zachodzą, gdy wody są niespokojne. Tales twierdził, wszystko jest z wody powstało i z wody się składa. Jednym słowem, woda posiada te cechy, które są niezbędne i wystarczające, aby z niej rozwinęła się cała przyroda. Po co Tales zamartwiał się tym, co było na początku? Ponieważ uważał, że świat w pewnym momencie powróci do swojej pierwotnej postaci, czyli jak sądził, stanie się wodą. Jeśli chodzi o duszę i życie, na przykład człowieka, to Tales był hilozoistą, czyli osobą uważającą, że życie jest nieodłączne od materii. Nie ma tutaj mowy o niebie, piekle i o życiu pozagrobowym. Co dotyczy na przykład przedmiotów, to uważał, że wszystko jest ożywione, jak to widać w bursztynie i magnesie. Druga historia o Talesie jest dowodem na to, że filozofia jest dochodowa, praktyczna, no i można całkiem dobrze się na niej ustawić. Otóż Talesowi zarzucano, że filozofia jest niepraktyczna, niepotrzebna, a sam w ogóle to żyje w biedzie. No, Tales na te zarzuty zaczął obserwować niebo i dostrzegł na niebie znaki, że w przyszłym roku oliwa ma niesamowicie obrodzić. Wykupił w zimę wszystkie okoliczne tłoczarnie oliwy. I gdy przyszło lato, przyszły zbiory, oliwa wyrosła, no to wszyscy chcieli zacząć pracować, tłoczyć te oliwy, tłoczyć, sprzedawać, a Tales miał wszystkie tłoczarnie w dłoni. I musieli do niego przyjść, zapłacić mu dużo więcej, a Tales obłowił się w pieniądze. Talesa cenimy nie za to, jaką odpowiedź udzielił, ale za to, jakie pytanie zadał. No bo skąd on mógł wiedzieć, jak powstał świat? Przecież pierwszy filozof nie musiał być od razu geniuszem. Jak myślisz, które czasy są przyjaźniejsze człowiekowi? Obecne czy antyczne? Radok Snajpa napisał: obecne czasy są bardziej przyjazne człowiekowi. To oczywiste. Dostępność wiedzy, opinii, rozmaite prawa, ba, czasem nawet przesadzone. Niesie to jednak ze sobą również złe konsekwencje, bo im więcej wolności, tym większe prawdopodobieństwo szerzenia się głupoty. Dla społeczeństwa lepiej byłoby przywrócić stare, twarde zasady i ograniczenia. Dla prawdy zaś byłoby lepiej, gdyby pozwolono ludziom dalej szukać. To już pytania natury moralnej. Co jest ważniejsze? Możliwe, że dzięki wolnej myśli można by stworzyć idealny światopogląd, który pomógłby późniejszemu społeczeństwu. Według mnie sytuacja jest patowa.
Jak myślisz, jeżeli Tales nie zacząłby filozofii, to jak wyglądałby współczesny świat? Odpowiedzi pisz w komentarzach, a najlepsze znajdą się w następnym odcinku. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Więcej już za tydzień, a tymczasem zachęcam Was do lajkowania, komentowania, udostępniania tego filmu. A jeśli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, to zachęcam Cię do subskrybowania kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.